trzeci Foryńcu Zdroju zorganizowaliśmy jako też parafia warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży, które cieszą się bardzo wielkim zainteresowaniem tu w Foryńcu Zdroju. Myślę, że jest takie ogromne zainteresowanie właśnie dzieci, młodzieży tymi warsztatami, gdzie mogą dokształcać się, ulepszać swój warsztat muzyczny. A jest to nam potrzebne, a myślę, że także i samym dzieciom. Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym podziękować za pomoc w organizacji tych warsztatów muzycznych, przede wszystkim rodzicom chorynieckich aniołków, rodzicom młodzieży Grecio. Ja myślę, że jeszcze więcej po tych warsztatach dzieci przystąpi do naszego zespołu, który i tak jest już liczny, liczy w sumie około 60 dzieciaków i młodzieży. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkie dzieci i te najmniejsze, te, które umieją śpiewać, tańczyć, bo fenomenem aniołków jest to, że dzieci nie tylko śpiewają, ale i także tańczą, pokazują, co się im to bardzo serdecznie też podoba. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Bardzo dziękujemy księdzu Bogdanowi Kluszce za zaproszenie na te warsztaty do Choryńca. To już nasz trzeci pobyt. Jest to też radość dla nas, bo to świadectwo o tym, że dzieci korzystają z tych warsztatów, są zadowolone, że również rodzice czy opiekunowie aniołków choryńskich cenią sobie te nasze warsztaty. Dla Promyczków Dobra to też taka okazja, żeby w tym pięknym miejscu trochę wypocząć, ale trochę też zintegrować dzieci z Sądecczyzny z dziećmi z tutejszego regionu. Jako wydawnictwo Promyczek, opiekujemy się dziećmi i podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy, które służą dzieciom, dlatego chętnie skorzystaliśmy z tego zaproszenia. Chcemy także przy tej okazji promować piosenki naszego zespołu Promyczki Dobra, a także promować miesięcznik dla dzieci, który wydawany jest w Nowym Sączu. Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy widzą taką potrzebę i wiedzą, jak czasopismo, jak prasa pomaga dziecku w rozwoju emocjonalnym, w rozwoju osobowości. Dlatego dziękujemy rodzicom, dziękujemy nauczycielom, katechetom, którzy współpracują z nami. Chcemy także przekazać taką radosną informację, że od 2 lat wychodzi Mały Promyczek. To czasopismo już dla dzieci od 3 roku życia, bo takie dzieci też bardzo potrzebują tego kontaktu ze słowem drukowanym, potrzebują coś narysować, potrzebują pooglądać obrazki, potrzebują z rodzicami porozmawiać na temat tego,
co zobaczą i dlatego bardzo serdecznie zachęcamy także do tego, aby dzieci nie tylko pięknie śpiewały, ale także by chętnie czytały czasopisma katolickie. No i też chcę dodać, że wydawnictwo Promyczek ma szeroką ofertę filmów religijnych dla dzieci, tutaj dla widzów telewizji taka informacja, że dystrybuujemy na płytach DVD wartościowe filmy dla dzieci. Zapraszamy na naszą stronę promyczek.pl, do naszego sklepu internetowego, a wszystkim życzymy wielu łask Bożych. Do Choryńca przyjeżdżam już trzeci rok i naprawdę z roku na rok przyjeżdżam tu zawsze z wielką przyjemnością, ale z coraz większą, bo naprawdę widoczne są te efekty naszej pracy. Obserwujemy te dzieci, które z roku na rok są coraz większe, coraz starsze, ale też obserwujemy, jak rozwijają się muzycznie. Jest to dla nas wielka, wielka przyjemność, że faktycznie, chociaż przyjeżdżamy po roku czy pół roku przerwy, widzimy, że efekty tej pracy dalej są i dzieci to śpiewają, śpiewają z wielką radością i coraz chętniej, coraz liczniejsze grono jest, także bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj możemy być.